Czy... A chuj z tym RODO. Sakowski! Zapraszam. Dzień dobry. Co panu dolega? Słucham. Czuję się bardzo osłabiony. Nie wiem, o co chodzi. Na treningach nie idzie, ciągle chce mi się spać. Mam wrażenie, że spadła mi odporność i tak w ogóle nie mam motywacji do treningów. Dobra, nie pierdol pan. Siadaj, zrobimy badanie. To zrobimy pierwszy pomiar, poproszę tutaj rękę włożyć. Panie Sakowski, 43,5 cm. Zdecydowanie poniżej normy. Panie Sakowski, proszę się rozebrać. Straszny brak nabicia w klatce piersiowej. Panie Sakowski, są to wstępne objawy lenistwa i narzekania. Przepisuję w takim razie zestaw zdrowia. Jest to witamina C, witamina D3, K2 i omega. Oczywiście z WK Sklep. Skurwysynu. Siemanko, witamy na kanale WK Sklep, gdzie po raz kolejny nie ma owcy, ale mamy nadzieję, że temat będzie ciekawy, że nasze historie będą ciekawe, na tyle, że z nami zostaniecie. Na początek poprosimy o subskrypcję. Wszyscy, którzy nie dadzą subskrypcji, to Robert odwiedza takie osoby, no i weryfikuje potem. Myślę, że wiele osób zrezygnuje z subskrypcji po tym, jak to zapowiedziałeś. Ja bym chciał, ale... żeby Robur mnie odwiedził na przykład. Słuchajcie, bo porozmawiamy sobie o błędach, jakie popełniliśmy podczas prowadzenia firmy. Napiszcie w komentarzu, czy prowadzicie swoją firmę i jakie wasze błędy były. Chętnie poczytamy. Ja chętnie poczytam na pewno, nie wiem jak wy. Też poczytam, no. Bo to są często uniwersalne błędy. Często wiele błędów się powtarza zawsze na początku. Pierwszy nasz błąd, jaki sobie tam przypomnieliśmy przed nagraniem, to był taki, że zbyt pochopnie wprowadzaliśmy produkty na sklep. I było zbyt dużo nowości na sklepie. I samoloty. To jest na przykład taki błąd, że magazyn mamy na trasie lotniska. No one teraz zmieniły znowu tor, że znowu lądują tu nad nami. No. Laska to jest. No więc jeżeli ktoś śledzi nas już trochę czasu, to pewnie pamiętacie, gdzie dużo różnych rzeczy wypuszczaliśmy, niekoniecznie trafiających w wasze gusta, ale nam się one podobały na przykład. I to było właśnie to. To chyba z syropami było na początku, tak, że zamawialiśmy bardzo dużo. Talety, no. Jakichś tam różnych smaków, tych owocowych. Mm. Pamiętam, brzoskwiniowe, wiśniowe i one tam nam zalegały na magazynie. To było tak, że my wszystko no. Dla nas było dobre, tak? Sosy zero, no. Piliśmy wtedy bardzo dużo, byliśmy na redukcjach i robiliśmy tych produktów strasznie dużo. No i z koszulkami często mamy taki problem. Pracujemy z projektantką i często dostajemy na przykład, nie wiem, 10-15 projektów zaplanowanych, z których mamy coś wybrać, no ale wszystkie nam się podobają i wiele razy już się tak wkopaliśmy, że tak dużo było tych nowości, no że jak dobre by nie były, no to po prostu było ich za dużo, za duży wybór był dla was, no ale niestety właśnie kierowaliśmy się tym, co nam się podobało, wszystko nam się podobało i tak się potrafiliśmy wtopić w no, za duże ilości właśnie produktów, nie? Przez tą różnorodność. Czyli teraz robimy sobie taki limit, dwie, trzy wersje w danym kroju, bluzy czy koszulki, w danym zestawieniu. Na dany sezon. Na dany sezon i robimy jeszcze bardziej bezpieczne kolory na przykład, bardziej trafiające w wasze gusta. Pozdrawiamy tutaj armię WK i w ogóle ludzi, którzy do nas piszą, co im się podoba i tak dalej, co by chcieli na sklepie, bo to nam bardzo pomaga i teraz sugerujemy się no i nami i wami. To dwie, trzy koszulki powiedziałeś, do stałej kolekcji. Sezonowe do stałej kolekcji, tak, ale jeszcze mamy dropy i koszulki limitowane. No, czyli tego jest trochę więcej, ale też właśnie tej ilości no. Skorygowaliśmy. Czyli robimy na przykład rzut 200 koszulek, to jest limitowana seria, a wcześniej zdarzało się nam zamawiać 1000, jeszcze tych, co nam się podobają, niekoniecznie wam.
No i było, zalegały na magazynie, potem musieliśmy czyścić magazyn i tak dalej, były problemy. Teraz, no myślę, że fajnie, że mamy w drugą stronę problem. Teraz mamy często problem, że za szybko zejdą, ale cieszy nas to, bo właśnie chyba doszliśmy do tego, że tak musi być. No lepiej, żeby nie było, niż żeby zalegały, nie? Kolejny punkcik jest bardzo ogólny, ale myślę, że kilka przykładów podamy. Organizacja, optymalizacja firmy, magazynu, wysyłek. Na samym początku było właśnie ciekawie. Ja kiedyś byłem... coś, co zajmuje teraz około 2 minuty, 5 może? Nie, zajmuje tyle. Okej, okay, no ale zanim się tam wydrukuje... No dobra. Załóżmy, że te 2 minuty. Kiedyś to trwało 6 do 8 godzin i to była moja praca na klawiaturze. No i póki pan Jarek się nie pojawił w firmie, to właśnie tyle trwało. Tak naprawdę to była głównie moja praca. Najczęściej, bo też wymienialiśmy się ogólnie, że ktoś pakował, jeszcze nas czterech było tylko wtedy. Że ktoś pakował, ktoś robił paragony, chłopaki zaraz powiedzą. Ktoś robił paczki, ktoś układał rzeczy. No ale najczęściej właśnie ja siedziałem na tym wpisywaniu danych do wysyłek, które drukowaliśmy, naklejaliśmy, nie? Robiłeś to kiedyś zawodowo też, najbliżej ci było. Z 8 godzin na 5 minut, nie? No tak. to jak szmik się głupio zrobiło, nie? To był czas, gdzie prowadziliśmy kanał i sami zaczęliśmy sprzedawać koszulki. Dopiero później pan Jarek właśnie doszedł i mieliśmy taką bekę, że pan Jarek zawsze wyszukiwał wąskie gardło u nas w firmie. I tak jest zresztą do dziś. Po prostu jak przyszedł do nas do firmy, to było jego zadanie, ale też zainteresowanie, żeby wszystko co można zrobić szybciej. Właśnie za pomocą jakichś systemów, programów magazynowych, i tak księgowych i tak dalej. Także teraz właśnie etykiety, paragony to jest kliknięcie, a kiedyś to było imię, nazwisko, telefon, kwota i tak dalej. Nie? To możecie sobie wyobrazić, że to jest praktycznie etat jednego pracownika, więc w sumie jak ktoś ma firmę, to warto na to zwrócić uwagę. Czy jest jakieś rozwiązanie, które przyspiesza jakieś operacje? Automatyzacja, nie? Bo Z reguły jest, nie? No, nawet jeśli sporo kosztuje, to z reguły to się opłaca, no bo cały etat się zwolnił, kiedy na przykład to wprowadziliśmy. No. Nieważne ile by to kosztowało, 8 godzin pracy nagle zniknęło i mogłem robić inne rzeczy. No. I to samo jak mieliśmy wybór lokalu, to magazynu. To ja mogę się wypowiedzieć, no. Jest zapisany wybór, zły wybór lokalu pierwszego, ale jest źle zapisane, bo był to drugi lokal. Kuala Lumpur, tam przy Owcy, gdzie było powiedzmy piętro pod ziemią, dokładnie. No i wtedy zaczęły się te większe dostawy, tak? Paleta białek, więcej tych kartonów z koszulkami, no i trzeba było się troszkę natyrać już fizycznie. I później przenieśliśmy się do na Korotyńskiego, to jeszcze będziemy nagrywać oddzielny film o tym, gdzie mieliśmy lokal na pierwszym piętrze i bardziej skomplikowana trasa była do tego lokalu. Nie dość, że schody, to jeszcze długi korytarz. Ale patrz, jaki regres. I wąski. Było nam ciężko znosić, teraz to wzięliśmy, kurwa, kolejny lokal na piętrze, nie? Nie dość, że wtedy jeszcze dochodziły palety białek, to jeszcze zaczęły dochodzić palety syropów. Zero. To było wyzwanie. I co, zauroczyliśmy się tym miejscem, bo było naprzeciwko naszej starej siłowni, Champions Gym, i mogliśmy także, na przykład ja byłem w biurze, to widziałem na przykład Rubura, jak kończył martwy, i wiecie, tak, że mieliśmy wszystko obok, siłkę i biuro. Rubur między seriami martwego, pamiętam, że przychodził pakować, robił ileś tam paczek i wracał na koniec. Albo ja tam siedziałem w tym biurze i kurier dzwonił, że jest dostawa. I ja tak patrzę na Robura, tam to martwy robi, Robur dostawa, nie? Najgorsze. I Robur przychodził między seriami i wnosiliśmy te sosy, to wtedy jeszcze nie mieliśmy pracowników. No ale co nas podkusiło, że wiedzieliśmy, że będziemy mieli białka, sosy i wybraliśmy lokal na piętrze, nie? Masakra. Wiesz, na tamten moment po prostu Wzięliśmy, to znaleźliśmy, co było, tak? Co znaleźliśmy, no. Ale Warszawa to nie ma tak, nie, że... Ale teraz no, mamy to dużo bardziej przemyślane. Mamy magazyn na dole, biuro na górze, tak jak to powinno być. Tak jak jest to łatwe na wcześniej. W ogóle tak nie przewidywaliśmy takich sytuacji, że do nas jakaś paleta przyjdzie. Jeżeli byście chcieli kiedyś kupować regały, to
kupujcie te plastikowe, które się bardzo łatwo składa, tak? My zaczęliśmy od regałów takich skręcanych normalnie na śruby. Wiadomo, na początku były tam 4 czy tam 5 regałów, no to fajnie, tam cały dzień się poskładało je. Godzina na jeden regał. No mi to dłużej się Ale później jak z lokalu na lokal tych regałów przybywało, no to niestety uznajemy to jako wielki błąd, skręcanie regałów śrubami. I tak samo organizacja właśnie tego magazynu, co ma, pakujemy te rzeczy, prawda, co ma być bliżej, co ma być dalej, jak ustawione, to jest bardzo istotne i pozdrawiamy tutaj Krzyśka, naszego kierownika magazynu, który właśnie o to wszystko dba, no łącznie właśnie z wielkościami kartonów, z wypełniaczami i tak dalej, to wszystko musi być naprawdę bardzo przemyślane, a my chyba na początku tak było, że szybko się rozwijaliśmy bardzo i w ogóle te rzeczy nie mieliśmy czasu i doświadczenia, żeby przemyśleć, tylko się tak, no potrzebujemy więcej miejsca, no to poszliśmy do innego lokalu, ale się okazało, że on ma drzwi na przykład, wiecie, takie normalne, 90 centymetrów, a my musimy tam 3 palety przenieść, wiecie, kartonami. Zamiast pomyśleć od razu, żeby wynająć lokal z bramą porządną, to my wynajęliśmy taki, no totalnie jakby nieprzystosowany do sklepu internetowego, do wysyłki, nie? Ja pamiętam, że trzeba było tak chodzić dosłownie po tych paletach, jak już przychodziło powiedzmy ileś tam tysięcy syropów, że chodziliśmy po nich i też było tak, że właśnie ten wspomniany wcześniej pan Jarek, optymalizator, był zajebany kartonami tak, że po prostu nic nie widział, bo tak nieduża przestrzeń była. Takie przejście i wszędzie kartony, nie? Tamten lokal to był taki, no w formie korytarza, on był taki prostokątny bardzo, no i dosłownie musieliśmy tak piętrzyć mu te kartony, że przed nim i że on się wychylał, żeby do nas coś powiedzieć. No. Też kwestia nowych osób, które u nas w firmie się pojawiały. Właśnie też trzeba zwrócić uwagę, w jakim momencie nam jest potrzebna nowa osoba. Czyli tak jak przyszedł pan Jarek, Krzysiek, to były totalnie niezbędne. I Ewelina totalnie pierwsza niezbędne trójka. Osoby na początek, ale potem znowu za mało myśleliśmy o tym, czy jest potrzebna nam kolejna osoba, czy jednak my musimy coś zmienić w organizacji, żeby pewne procesy przyspieszyć. No i możliwe, że powstało jedno, dwa stanowiska za dużo w pewnym momencie, gdzie teraz na przykład jakąś pracę wykonujemy w ogóle w mniejszym składzie niż wcześniej, kiedy jest tego więcej, więc no myślę, że fajna porada, że skupić się na optymalizacji organizacji firmy, a nie od razu patrzeć, żeby zatrudniać kolejne osoby. Nas to spotkało. No po prostu nie potrafiliśmy zarządzać ludźmi. No. Jesteśmy WK, a nie HR. No, wiesz, no i dużo właśnie musieliśmy się nauczyć sami, ale też dużo nam pomogły osoby, które potem dochodziły do firmy. Jednak każdy miał jakieś doświadczenie i jakoś to teraz myślę, że fajnie działa. Że jesteśmy w momencie takim, no że przez wiele rzeczy przeszliśmy i naprawdę się dobrze teraz się zorganizowaliśmy. Chyba 2 lata jesteśmy w jednym miejscu. 3 lata. Już, 3. W 16 już. No i fajnie to wykorzystaliśmy. Jeszcze się cofnę do pierwszego, bo zapomniałem, tak pominąłem owce, a ja siedziałem właśnie na tych nadaniach. A owca robił paragony. Najczęściej, bo tak jak mówię, no rotowaliśmy tam. Ja uciekałem od paragonów, ja nie chciałem. Ja też często, magazyn. No ja też często paragony, jak na przykład owcy nie było, nie? Bo on wtedy na tej redukcji, to wiecie o co chodzi. Redukcja to było najwięcej pomyłek, smaków, sosów w historii sklepu. Albo zamiast sosu białko szło. I w paragonach też były niezłe jazzy, nie? Jak owca tam siedział, no ale to też właśnie też było kolejne stanowisko na 8 godzin, które znikło, jak zoptymalizowaliśmy właśnie, że w programie, nie, te nadania i z paragonami to się razem robiło. Także no 2 etaty nam się wyczyściły w ten sposób. Chwilę się zastanawialiśmy nad największą stratą. Myślę, że było to zaplanowanie i już przejście do realizacji nowego sklepu internetowego. To pochłonęło kilkadziesiąt tysięcy złotych. Bardzo dużo myśleliśmy nad tym. Bardzo dużo rzeczy właśnie już było zaprogramowanych. I się okazało, że musimy zrezygnować z projektu. No,
takich przyczyn, że nie dogadywaliśmy się z firmą, która to dla nas wykonuje i też sami byliśmy za mało doświadczeni, żeby taki projekt poprowadzić. Potrzebowaliśmy doświadczonej firmy, która no, nas też sama nie potrafiła poprowadzić, a my siebie też nie, w tym projekcie nie potrafiliśmy poprowadzić. I w końcu tak się to rozwlekło w czasie, chyba, no nie wiem, ponad rok to trwało, że że w ogóle zrezygnowaliśmy totalnie z tego, zajęliśmy się rzeczami, które no, bardziej na ten moment się opłacają, żebyśmy się nimi zajmowali, niż nad źle poprowadzonym projektem sklepu internetowego, który w ogóle mógłby się nie udać, koniec końców. No szczerze? To pierwszy raz? Być, a sorry, no, chciałem. Nie, no mówię, że to mogło być 40 tysięcy złotych nawet przez półtora roku wydane tak po prostu. Stracone, nie? No i to jest sama kasa, a ile my w to włożyliśmy takich roboczo godzin, no. Całą ekipą sklepową i naszą, żeby dojść do punktu, z którego zrezygnowaliśmy już i właśnie straciliśmy i pieniądze, i ten czas, który mogliśmy poświęcić na cokolwiek innego, dosłownie, co doszłoby chociaż do skutku, nie? No to jest katastrofa, no, że jest suma tego wszystkiego. Nawet ja nie wiem, czy czas poświęcony na to, to nawet najgorszy, nie była większa strata niż te finanse, nie? Na pewno było, na pewno to było największe. No. I chciałem powiedzieć, że pierwszy raz mi się lekko o tym mówi, że nie czuję już nic, bo tak po prostu, o, cieszę się, że to jest przeszłość. Ja, żeby się nie wkurwiać, to traktuję to jako płatną lekcję i ona, wiadomo, kosztowała te 40-50 tysięcy, tam jeszcze była aplikacja, to tam Pączek nie dodał. No, mieliśmy też plany zrobienia aplikacji, kilkanaście tysięcy złotych na to poszło, też zaraz to zostało ucięte, bo zorientowaliśmy się, że nie damy rady po prostu, nie? Nie no, po paru miesiącach. Też dużo czasu włożyliśmy też w tą aplikację i pieniędzy, i nie mamy ani pieniędzy, ani nie odzyskamy czasu. To akurat to nas właśnie, wiem, że to się rozwlekało, ale spotkań jako takich na ten temat tak dużo nie mieliśmy, nie? Ale powiem ci, że no, wkładaliśmy dużo roboty tam wtedy, pierwszych tygodniach. Analiza, wiesz. No same analizy, czy to też produkt, tak, no ja sam osobiście bardzo dużo czasu, ale to już nie mogę mówić, pamiętam, ale na pracę. Ty w sumie najwięcej czasu. No możecie się domyślić, tak, kwestie treningowe i tak dalej, no to Saker musiał najbardziej się tutaj zaangażować. No, to traktuję to jako lekcję, za którą zapłaciłem 50 tysięcy złotych i żeby nie popełnić tego błędu, powiedzmy, za kilka lat i nie stracić 5 milionów. Ale bardzo, bardzo wzięliśmy to jakby do siebie i teraz, jak prowadzimy jakiś projekt, no to jesteśmy pewni, że chcemy. No, wszystkie możliwości analizujemy. I na przykład robiliśmy stronę hurtową, to też był jakiś projekt, do którego potrzebowaliśmy programistów i ludzi. I on bardzo fajnie już doszedł do skutku. Teraz robimy kolejny projekt, który do końca roku powinniśmy wypuścić. I też on dojdzie do skutku, więc wyciągnęliśmy wnioski na pewno. Niektórzy na pewno pamiętają, mieliśmy sklep we Wrocławiu i ze sklepu we Wrocławiu zrezygnowaliśmy, ponieważ nie przyjął się tak dobrze, jak myśleliśmy. Ogólnie nie przemyśleliśmy lokalizacji też i no, czy ludzie po prostu potrzebują sklepu stacjonarnego, bo teraz się dowiedzieliśmy, że zdecydowanie wolicie zamawiać przez internet i być może u nas w ogóle to jest temat na najbliższe kilka lat, czy kolejne sklepy stacjonarne uruchamiać i w ogóle punkty stacjonarne, bo jesteśmy w internecie i no, wy chcecie zamawiać przez internet, tak nam doświadczenie z tego Wrocławia pokazało i no, zbyt pochopnie podjęliśmy tą decyzję. Tak, ale tam nie do końca jest tak, że ludzie chcą zamawiać przez internet, tylko sama realizacja projektu franczyzy konkretnie we Wrocławiu się nie udała, nie? To właśnie nie przemyśleliśmy dokładnie tego projektu, a nie samego tego, żeby rozszerzać, bo ten sklep działał i na pewno jakbyśmy zrobili inne, też by działały, no ale pytanie, czy to jest rozsądne i czy to jest zrobione dobrze. Właśnie tutaj nie udało nam się tego zrobić dobrze. Tutaj ta analiza nie została dobrze zrobiona. Ile czasu poświęcimy na to, ile wysiłku, a ile z tego zyskamy tak naprawdę. Tak jest. Bo możecie sobie wyobrazić, że no nie wiem,
Miesięcznie sklep stacjonarny jest w stanie zrobić 50 tysięcy obrotu. No to wiadomo, że trzeba opłacić lokal, pracowników. Marży jest też, no nie wiem, kilkadziesiąt procent, tak, przeciętnie. No i to się nie kalkuluje, ponieważ to jest jakiś procent naszej sprzedaży internetowej, a stawiamy na nogi całą firmę. To i można by zainwestować 5 albo 10% kosztów organizacji prowadzenia tego sklepu stacjonarnego w kampanię reklamową chociażby, nawet 1% pewnie, jeśli jest platforma YouTube chociażby, czy jakieś inne. I pewnie kilku, jak nie kilkunastokrotnie większy zysk z tego by był, nie? No to cały myślę, tamten czas i pieniądze poświęcone, no, wiesz, parę procent z tego tylko wyciągnąć i dużo, może już dużo na lepiej. Koniec właśnie, że do tego doszliśmy po kilku latach dopiero, żeby, no pewnie jeszcze będziemy to poprawiać, żeby decydować, jak najlepiej w co się angażujemy i analizować, i jakie korzyści nam to przyniesie, ile czasu na to poświęcimy, bo też mieliśmy takie sytuacje, że jechaliśmy na jakiś event, no powiedzmy targi, nie w Warszawie, czyli jakiś wyjazd, braliśmy ze sobą połowę firmy, płaciliśmy za stoisko, organizowaliśmy sobie kilka dni wyjazdowych, za które bardzo dużo płaciliśmy, a tak naprawdę nie miało to, no znikome przełożenie miało na nasze przychody potem. Tylko okazało się, że zrobiliśmy komuś przysługę tak naprawdę. No i teraz jesteśmy dużo ostrożniejsi i robimy, no może bardziej zdajemy sobie sprawę, że nie możemy mieć wszystkiego, że nie możemy zrobić wszystkiego. To jest bardzo ważne. Nauczyliśmy się i uczymy się dalej, bo ciągle oczywiście popełniamy te błędy na co dzień, że nie możemy robić wszystkiego i oczywiście najlepiej, no to już jest w ogóle niemożliwe. Ale no, robienie wszystkiego nie jest korzystne. Lepiej zrobić X, ale zrobić to idealnie, niż zrobić bardzo dużo i żeby trochę było z tego, trochę z tego, trochę z tego, nie? No bo brakuje wtedy na kluczowe rzeczy. No to się żegnamy. Napiszcie, czy film był fajny, mimo że owcy nie było. Obiecujemy, że na następnym filmie owca już będzie. Już leci. Chyba dosłownie. No. Jak zakończyć, żeby nie popełnić żadnego błędu?